Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam moją przerwę lunchową, obiadową, jak to woli, i wyszedłem sobie na spacer, żeby nagrać dzisiejszy odcinek. A w tym filmie chciałem porozmawiać o pieniądzach. A dlaczego nie? Znalazłem taki artykuł, który pojawił się w money.pl. Ja wiem, że się często ostatnio gdzieś tam powołuję na to źródło, ale uważam, że temat jest ciekawy i warty poruszenia. A mianowicie, co oni napisali? Oto gdzie zarabia się najlepiej. Warszawa zdeklasowana. Także padną tutaj konkretne kwoty brutto, netto i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o zarobki w Polsce. Dlatego zapraszam Was już teraz na dzisiejszy film. Pokażę Wam troszkę jeszcze, jak wygląda uliczka, którą sobie spaceruję. Straszny wiatr się zrobił, taki wiatr wieje. Jest trochę nieprzyjemnie, bym powiedział. I zimno dzisiaj. Zimno w Bukareszcie, także no taką mamy pogodę, takie uroki, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj już jest pierwszy dzień wiosny. Pierwszy dzień, ponieważ wiosnę obchodzi się 1 marca, także w Rumunii wygląda to troszkę inaczej. Tutaj już wiosna zawitała, także no, powinno być coraz cieplej, przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi właśnie o wiosnę. Ale dobra, przejdźmy do tego artykułu. Skoro Warszawa jest zdeklasowana, to słuchajcie, jakie miasto może być po prostu wiodące? Jakie miasto? I co? Okazuje się, że mój rodzinny Kraków. Kraków? Naprawdę? I tak jest napisane, że właśnie Kraków jest miastem, w którym można liczyć na najwyższe pensje w kraju. Wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stolica Małopolski zdetronizowała Warszawę. Jak wyjaśnia Rzeczpospolita, to dzięki temu, że tu siedzibę ma wiele innowacyjnych firm. Powiem Wam, że za chwilę będę czytał o tych kwotach i tak dalej. Ja z perspektywy mojego życia w Krakowie i z tego, jak tam się żyło, jest wiele firm powstało, wiele firm się przeniosło właśnie do Krakowa, było dużo jakichś inwestycji, została też utworzona specjalna gdzieś taka strefa ekonomiczna, która jest pod Krakowem i w kierunku właśnie Niepołomic, gdzie są jakieś fabryki, produkuje się tam karmę dla psów, Royal Canin, fabryka Mana, jakieś różne inne właśnie firmy, także jest tego faktycznie dużo, ale zaraz będę się odnosił też do zarobków, jakie tutaj są poruszone i muszę powiedzieć Wam, że no jest gdzieś jakieś delikatne przekłamanie, jest gdzieś jakieś delikatne, no bo umówmy się, że statystycznie każdy, kto pracuje gdzieś tam w Krakowie i nie wiem, nawet z osób, które jak znam osobiście, no to raczej są grubo poniżej tych zarobków, o których zaraz powiem. A tymczasem zaczekam na zielone światło i przejdę przez ulicę, to będę dalej kontynuował. I zacznę może najpierw od tej kwoty, zanim będę czytał dalszą część tego artykułu, ponieważ kwota, jaką średnio się zarabia w Krakowie, to jest 8440 zł brutto. Dlaczego zaczynam od tej kwoty? Ponieważ zrobiłem sobie tutaj zdjęcie, Wam napiszę, nie będę udostępniał zdjęcia, ale przeliczyłem, jaka to jest kwota netto. No bo każdego jednak interesuje to, ile dostanie tych pieniędzy do ręki, ile będzie miał ich fizycznie, ile fizycznie będzie mógł ich wydać. To, że pracodawca jest okupiony właśnie podatkami, jakie musi zapłacić, jakie musi odprowadzić, składki ubezpieczenia i inne rzeczy, o których niejednokrotnie mówiłem w moich filmach, no to już jest inna kwestia. I żal mi też oczywiście jest pracodawców, którzy muszą takie duże pieniądze płacić i właściwie, dobra, później przejdę jeszcze do tego tematu tych składek, tak, żeby to jeszcze omówić i tak trochę, może nawet bym powiedział, wyśmiać. Ale skoro ta kwota jest 8440 brutto, to netto jest to 6083 zł. Tak się to przedstawia, 6083 zł. I powiem Wam, bo później muszę wrócić sobie do tego artykułu, tam będzie dalej napisane, będę to czytał, że drugim miastem, jeśli chodzi właśnie o zarobki w Polsce, to jest Warszawa. I ta kwota nie różni się dużo, ponieważ około 40 tam złotych. I brutto w Warszawie to jest 8396, a 6054 zł, jeśli chodzi właśnie o kwotę
netto, właśnie w Warszawie. W tym artykule jest napisane, że 8440 zł brutto jest to średnia płaca, na jaką można liczyć w Krakowie. Średnia, średnia. Powtarzam jeszcze raz, średnia, żeby to wybrzmiało. No bo wiecie, jak to jest. W tę kwotę są wliczone po prostu zarobki tych osób, które gdzieś tam zarabiają najwięcej i tych, które zarabiają, powiedzmy, minimalną, nawet krajową. Jakby to powiedzieć? Słuchajcie, no można powiedzieć, że wygląda to dobrze, ale w rzeczywistości jest inna. Rzeczywistość jest taka, że ludzie nie mają pieniędzy. To dlaczego jest taka średnia, jeśli chodzi o zarobki? Ponad 6 tysięcy złotych netto na rękę w Krakowie. Kwestia jest właśnie tego, że ktoś to licząc, jak ktoś to policzył, to policzył sobie właśnie tych najbogatszych razem z tymi, którzy zarabiają gdzieś, powiedzmy, najbiedniej oraz z tymi, którzy, no, powiedzmy, zarabiają, powiedzmy, średnio. No bo co można powiedzieć, jaka to jest średnia, jeśli chodzi o zarobki w Krakowie? Ja później powiem gdzieś tam o moich zarobkach, jak zarabiałem w Krakowie, jak to się przedstawiało, ale później mamy tak dalej napisane. Ile zarabia się w Polsce? Różnica między przeciętnymi zarobkami w obu miastach jest niewielka, 44 zł. Większa jest już w porównaniu z Gdańskiem, 275 zł. Tylko w tych trzech miastach płace są wyższe niż 8 tysięcy zł brutto. W trzech kolejnych miastach, takimi jakim są Katowice, Poznań i Wrocław, zarabia się na początku roku powyżej 7,5 tysiąca złotych brutto, pisze Piątkowa Rzeczpospolita. Psy wyszły na spacer. Także tak to jest. Słuchajcie, jak wskazuje dziennik, w większości największych miast w Polsce przeciętna płaca wynosiła od ponad 7 do 6 tysięcy złotych brutto. Poniżej tej kwoty zarabiało się tylko i wyłącznie w Białymstoku i w Kielcach. Mazowsze liderem płac. Przeczytajmy jeszcze, bo ten artykuł nie jest długi, a później będę to komentował. O ile wśród miast Kraków wyprzedza Warszawę, o tyle wśród regionów liderem płac jest Mazowsze, za nim plasują się Dolny Śląsk i Małopolska. Średnia dla województwa mazowieckiego to 7959 zł brutto, co wpływa na taką wysoką średnią. Co wpływa? No co wpływa? Ciekawe, co napisali. Na wysokość przeciętnych płac na Mazowszu mają wpływ zarobki w Płocku, który jest siedzibą PKN Orlen. I wszystko jasne. Tłumaczy Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Rozumiecie to? Bo Orlen tam jest. Orlen ma siedzibę na Mazowszu. To dlatego są najwyższe zarobki. No tak, Orlen wzbogacił się, zarobił rekordowe zyski. W Orlenie były, słuchajcie, rekordowe zyski, jakie tylko mogły paść po prostu za zeszły rok 2022. Już wiemy o tym, ten Obajtek, tak się nazywa, on się właśnie wypowiadał w tej kwestii, że to były właśnie rekordowe zyski, że Orlen zarobił najwięcej, ile się dało. I co? Oszukali Polaków. Oszukali, ponieważ ceny paliwa mogły być niższe. Inaczej, wprowadzili wyższy VAT, który jest właśnie od tego roku, a ceny paliwa pozostały takie, jakie były w roku poprzednim, w 2022, tak? I skąd to się wzięło? Dlaczego tak się stało? Czyli po prostu ceny paliwa były sztucznie zawyżone. I już w jakim celu i tak dalej, nie chcę się skupiać właśnie w tym filmie, ale niestety tak było. I teraz sobie powiedzmy też o tych zarobkach. Jeśli chodzi właśnie o Kraków, co można powiedzieć? To nie jest miasto gdzieś tam z jakimiś perspektywami. Przynajmniej dla mnie to nie było miasto, w którym mógłbym mieć perspektywy, czy to jakiegoś dobrego zarobku, czy też dobrej pracy. Wielokrotnie powtarzałem w moich filmach, że pracowałem fizycznie, zawsze gdzieś tam fizyczna praca, jeśli chodzi o Kraków. Zrobiłem sobie papiery na operatora wózków widłowych i przydało mi się to, okej, przydało mi się to i pracowałem właśnie w magazynie, w drukarni, ale no co mogę powiedzieć, czy z tego były jakieś pieniądze? Może nie chcę się konkretnie chwalić tutaj jakimiś kwotami, tak, ale nie było z tego
dobrych zarobków. To nie była kwota, uwierzcie mi, 6 tysięcy złotych. To nie było 6 tysięcy. To można powiedzieć, że nawet nie było 3 tysięcy złotych. Poniżej tej kwoty, już nie mówmy ile dokładnie, ale to było poniżej tego. I ja pamiętam, miałem też taki właśnie dosyć trudny gdzieś okres, zanim przeprowadziłem się do Rumunii, bo wtedy dorabiałem sobie właśnie na tym Uberze, tak? I dorabiałem sobie najpierw, tak jak mówiłem, że pracowałem u złodziei, których się musiałem prosić o to, żeby mi wypłacili moje własne zarobione pieniądze, a później pracowałem na swojej takiej działalności, znaczy w sensie, że sam miałem swój samochód i swoim samochodem jeździłem, bo kupiłem sobie wtedy tą Skodę starą. No i wiem, jak to wszystko wyglądało, jak to było ciężko po prostu zrobić, żeby przetrwać, tak? Żeby przetrwać, żeby zarobić jakieś te pieniądze, żeby mieć troszkę lepiej do tej wypłaty i musiałem pracować i w tej drukarni, i na Uberze, i po prostu mnóstwo godzin poświęcałem na pracę. Jeszcze oprócz tego miałem jakieś tam inne obowiązki i nie miałem czasu na nic. Nie miałem czasu na nic, spałem po 2-3 godziny, także to był gdzieś tam jakiś okres taki w życiu, naprawdę bym powiedział, no trudny, tak, trudny. Dlatego też byłem wtedy zmotywowany do jakichś zmian, gdzie tu już, może pójdę tędy, do jakichś zmian i chciałem wyprowadzić się. No i podjąłem wtedy taką, a nie inną decyzję, że przeprowadziłem się właśnie do Rumunii. Także tak to wszystko wyglądało i nikt mi nie powie, że ta kwota, o której tu jest napisane, że okej, no to jest średnia. Co można powiedzieć o średniej? Oglądacie mnie, ogląda mnie tutaj wielu widzów, którzy są gdzieś też na emeryturach. Wiecie, jakie macie emerytury, nie musicie mi pisać w komentarzu ile macie, ale można się po prostu spodziewać i nie jest to na pewno kwota ani 6 czy też 5 tysięcy złotych. Jest to o wiele mniej i widać po prostu, z czym ludzie muszą się borykać na co dzień, odmawiać sobie różnych rzeczy, nawet jakiegoś droższego, lepszego jedzenia, tylko ludzie po prostu kupują syf i się trują tym, co jest niestety w sklepach, bo ich nie stać na jakieś jedzenie, nie wiem, bio albo jakieś lepsze, po prostu z lepszej półki, tak? Także tak to, słuchajcie, wygląda, jeśli chodzi właśnie o te średnie. O te średnie, co można powiedzieć jeszcze o średnich, że średnio, jak ludzie jedzą coś na przykład, to jest takie dobre też porównanie, jak ktoś je na przykład mięso, a ktoś je, drugi je ryż, to oni średnio jedzą gołąbki, tak? No średnio tak, no w sumie tak, no bo to jest ryż z mięsem, to się wymiesza, tak? To średnio mogą mieć gołąbki, no. Tak to można powiedzieć o średniej. O średniej, bo właśnie to wszystko jest wliczone, to co zarabiają ci najbiedniejsi i to co zarabiają ci najbogatsi. Ktoś może powiedzieć teraz tak, że a dobrze, no to trzeba było się uczyć, trzeba było studiować, trzeba było robić sobie jakieś kwalifikacje i tak dalej. Po pierwsze, nie każdy ma też, może i do tego predyspozycje, nie każdy ma też, powiedzmy, nie wiem, pieniądze, żeby zainwestować w siebie, w jakiś swój rozwój. Ludziom nie jest łatwo, tak? Nie jest łatwo i poczekajcie, bo jedzie karetka. Karetka na szczęście przejechała, także już teraz będę miał trochę spokoju. Wracam pomału do pracy, tak? Ale chciałem jeszcze to gdzieś tak reasumując, podsumować, powiedzieć jeszcze parę zdań. I właśnie, jeśli chodzi o te zarobki, nie dajmy się zwieść, nie dajmy się zwieść tego typu artykułom. Okej, zacząłem mówić też o tej kwestii, że ktoś mógłby, jak się to mówi, łatwo przekwalifikować, zmienić pracę. Był taki jeden prezydent, tak, który mówił, zmień pracę, weź kredyt, tak? Komorowski tak mówił i co? Łatwo mu to, że tak powiem, spadło z ust takie stwierdzenie. A nie na tym rzecz polega, nie na tym rzecz polega. Ja zawsze też mówiłem, jeśli chodzi o kredyty, żeby unikać kredytów, że to jest największe zło, ale oprócz tego właśnie jakieś takie przekwalifikowanie się, zmiana, powiedzmy ten, nie można też powiedzieć, że wszyscy będą nagle pracować w IT, tak? Bo w IT najwięcej się, powiedzmy, gdzieś zarabia, to jest taki gdzieś najbardziej doceniany zawód. Z takich, no nie wiem, poza jakimś lekarzem, ale to też trzeba się umówić, że lekarz to raczej w prywatnej klinice, czy jakiś prawnik w dobrej kancelarii. No to można by naprawdę tutaj dużo dyskutować, kto może
zarobić dużo, czy jakiś też prezes jakiejś firmy, tak, i tak dalej. Bo w to wszystko się wliczają właśnie te wszystkie wynagrodzenia do tej właśnie średniej. I one kreują taką złudną rzeczywistość, bo to jest złudna rzeczywistość. No bo umówmy się, niektórzy wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić takie pieniądze. Wyjeżdżają, tak? I okej, no może w Niemczech, czy gdzieś tam w Skandynawii, w Anglii, no to ludzie są w stanie więcej zarobić, no bo przeliczając te 6 tysięcy złotych, tak jak było w tym artykule, to jest gdzieś około 1200 euro, tak? 1200 euro, umówmy się. To w takich Niemczech to nie są to jakieś mecyje, to jest gdzieś tam jedna z takich podstawowych pensji, tak? Ale u nas dalej są to wielkie pieniądze, są to duże pieniądze dla ludzi, tak? I jeszcze mało tego, biorąc pod uwagę ceny, jakie mamy, ceny, bo ceny w Polsce są zachodnioeuropejskie. Tak, zachodnioeuropejskie ceny mamy, a wynagrodzenia są wschodnioeuropejskie. Dokładnie tak to trzeba powiedzieć i niestety taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość. Czy ktoś tego chce, czy nie chce? Oczywiście my pewnie nie chcemy i chcielibyśmy, żeby nam się żyło lepiej. I różnie z tym właśnie bywa. Ja też nie dziwię się tym ludziom, którzy byli skłonni do tego, żeby wyjechać z Polski. Właśnie dlatego, ponieważ przyczyną był ten czynnik ekonomiczny, tak? Dokładnie. Ja nie mogę mieć pretensji do tych ludzi. Pojawiały się też komentarze, słuchajcie, że ja robię filmy, wypowiadam się i jak ja się mogę wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Polsce, skoro mieszkam za granicą. Naprawdę? Naprawdę? Ktoś tak jest w stanie mi napisać? Ja mieszkałem w Polsce przez tyle lat. Ja mam teraz 41 lat i mieszkałem w Polsce przez 30 ponad lat, tak? 37 dokładnie, o. Teraz wam powiem. 37 lat. 37 lat płaciłem tam podatki. Może nie jako małe dziecko, ale jako małe dziecko też, bo przecież rodzice płacili za mnie, jak byłem mały, tak? Dlatego mam prawo wypowiadać się na temat właśnie Polski. Mam prawo wypowiadać się właśnie w tego rodzaju tematach i nikt mi tego nie zabroni. No taka jest prawda. Taka jest prawda i ci ludzie, którzy właśnie powyjeżdżali do różnych innych krajów, mają takie samo prawo. Mają takie samo prawo, żeby mówić, żeby, nie wiem, głosować, jak przyjdzie czas, żeby głosować, brać udział w wyborach, nawet jak mieszkają za granicą, bo też się dużo właśnie wypominało pewnym Polakom, którzy mieszkają za granicą, że nie powinni mieć w ogóle prawa głosu, bo oni wyjechali. Naprawdę? Naprawdę? A co ich skłoniło do takiego wyjazdu? Właśnie może te osoby, które mieszkają za granicą, widzą pewne rzeczy z innej perspektywy, widzą wszystko, jak wygląda w Polsce, po prostu inaczej. Mogą się do tego inaczej odnieść. Może niekoniecznie lepiej, może niekoniecznie gorzej, ale na pewno widzą to wszystko też inaczej. Mają inną perspektywę. Właśnie dlatego, ponieważ mieszkają za granicą. Nic, słuchajcie, będę kończył już ten film. Tutaj nie ma co więcej dyskutować. Artykuł był krótki, ale stwierdziłem, no, że mam potrzebę takiego nagrania właśnie odcinka. Nie zawsze te filmy muszą być długie, chociaż pewnie jak się tutaj go zmontuje, to ten film wyjdzie trochę, może z 15 minut albo ciut więcej. Dlatego tak to jest. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że zarobki w Polsce są wysokie, czy są niskie. Ja nie mówię, żebyście pisali, ile zarabiacie, tak? Bo każdy powinien to zachować gdzieś dla siebie. Każdego to powinna być indywidualna sprawa, ile kto zarobi. A nie to, jak się ktoś mnie gdzieś pytał w komentarzu, ile zarabiasz? Tyle, ile powinienem, albo tyle, ile chcę, nie wiem. To zależy. Zawsze mogłoby być więcej. No i to są tego typu rzeczy. Także słuchajcie, no. Napiszcie, no, nie sądzę, żeby się pojawiło zbyt dużo komentarzy, że o, tak, Polska to jest bogaty kraj, mlekiem i miodem płynący, zarabiam po prostu super i jest po prostu, jest git, majonez, tak? Nie sądzę, żeby też tak było, raczej sądzę, że będzie więcej komentarzy gdzieś tam przemawiających za tym, że jednak w Polsce jest po prostu biednie. Tak mi się przynajmniej wydaje,
ale mogę się oczywiście mylić, dlatego napiszcie, co uważacie. Zostawcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was wszystkich do subskrypcji tego kanału. Także żegnam się z Wami. Kiedykolwiek oglądacie ten film, rano, we dnie, w nocy, życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i żebyście mieli okazję mieć satysfakcję z Waszej pracy i żebyście mogli zarobić tyle, ile po prostu sobie życzycie. Do zobaczenia. I jeszcze na koniec rzut okiem na ulicę, którą idę i właśnie wracam do pracy. Dokładnie tak, wracam, żeby móc zarobić, no bo pieniądze są niestety potrzebne. Tak ten świat jest skonstruowany, że trzeba zarabiać pieniądze. No i co? Nie ma tak jak było kiedyś, że się wymieniało za muszelki, jak to mój kolega Michał powiedział, czy był handel wymienny. Nie ma, po prostu trzeba iść, zarabiać i cieszyć się, że ma się tą pracę. Tak? Ja zawsze powtarzałem, że jak ktoś ma możliwość pracowania, to ma po prostu tak zwany przywilej i trzeba się cieszyć i docenić to, że ma się dwie ręce, dwie nogi i że ma się zdrowie do tego, żeby móc pracować, bo niejednokrotnie zdarzą się takie osoby, które chciałyby, nie są leniwe, ale po prostu nie mają tego zdrowia, żeby móc podjąć taką pracę. Także to jest już na koniec taka moja konkluzja. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.